Gdyby ktoś mnie zapytał, która historia kryminalna sprawiła, że kilka lat temu zafascynowała mnie tematyka true crime, bez zastanowienia wskazałabym konkretne dwie. Sprawę Zdzisława Marchwickiego oraz Danuty Orzechowskiej. Ale to właśnie ta druga wbiła się w moje myśli najgłębiej i co jakiś czas do mnie wraca. Z wielu powodów. Ze względu na psychologiczny aspekt tej zbrodni. Na zaskakującą dojrzałość wyroku, bo wydaje się, że sędzia wyprzedził swoje czasy, oraz na to, że do dzisiaj nie potrafię jednoznacznie określić, czy jest to historia Danuty, czy Katarzyny Orzechowskiej. Danutę Orzechowską samotnie wychowała matka. Ojciec umarł, kiedy dziewczynka miała zaledwie kilka lat. I choć trudno tu mówić o bezstresowym wychowaniu, bo kobieta miała bardzo mocno ugruntowane zasady moralne, którym nie można się było sprzeciwiać, to jednak relacja matki z córką była dobra i bliska. Miały też one komfortowe warunki do życia. Zamieszkiwały bowiem trzypokojowe, przestronne mieszkanie w kamienicy w centrum Warszawy przy ulicy Noakowskiego. Danuta wyrosła na kobietę bardzo ambitną, co potwierdził wybór studiów. Zdecydowała się zostać inżynierem i kontynuować swoją edukację na Politechnice Warszawskiej. Tam też poznała swojego przyszłego męża, studenta elektroniki Jerzego Orzechowskiego. Para wzięła ślub w 1959 roku i zamieszkała wspólnie w mieszkaniu Danuty i jej mamy. Relacja Jerzego z teściową była jednak trudna. W jej odczuciu nie był to najlepszy wybór dla córki, często okazywała zięciowi swoją niechęć. Mężczyzna natomiast miał spore objekcje co do surowości i metod wychowawczych kobiety. Młodzi nie planowali mieć dzieci. Wynikało to m.in. ze stanu zdrowia Danuty, której lekarz stanowczo odradzał ciążę. Życie potoczyło się jednak przewrotnie i niedługo po ślubie okazało się, że małżeństwo spodziewa się dziecka. W 1962 roku na świat przyszła ich córka Katarzyna. Dziewczynka była wcześniakiem, ale na szczęście po porodzie wszystko potoczyło się dobrze. Para cieszyła się z narodzin córki, jednak ani Danuta, ani Jerzy nie chcieli na tym etapie całkowicie poświęcić się rodzicielstwu. Oboje pragnęli skończyć studia i mieć dobrą pracę. W opiece nad dzieckiem pomagała im więc matka Danuty, babcia Kasi. Zdecydowanie mniej czasu dla dziecka miała mama. Danuta nie tylko studiowała, ale też pracowała. I to nie byle gdzie. Była bowiem inspektorem programów telewizyjnych w TVP. Kobieta była świadoma, że praca w telewizji to pewnego rodzaju prestiż. Lubiła więc to podkreślać, była bardzo elegancka. Chętnie opowiadała, czym się zajmuje i wzorowo wypełniała swoje obowiązki. Kiedy Kasia miała 7 lat, jej babcia zmarła na raka płuc. Danuta bardzo przeżyła śmierć swojej matki, korzystała nawet z pomocy psychologa. Żeby jednak nie zakłócić rytmu życia i pracy, babcia w opiece nad małą Katarzyną szybko zastąpiła gosposia. O wspólne chwile bardzo dbał jednak Jerzy. Mężczyzna pracował w przedsiębiorstwie Unitra, ale starał się spędzać z córką więcej czasu, zabierać ją w różne miejsca, angażować się w życie szkoły, do której uczęszczała. Uchodził za bardzo ciepłego człowieka i dobrego ojca. Jednak o ile jego relacje z Kasią były bliskie, to te z żoną wręcz przeciwnie. Małżonkowie oddalali się od siebie coraz bardziej. W domu nie było jakichś szczególnych awantur, ale Jerzy ostatecznie podjął decyzję o wyprowadzce i w 1976 roku, po 17 latach, małżeństwo postanowiło nie kontynuować swojego wspólnego życia. Kasia została z mamą, ale cały czas utrzymywała kontakt ze swoim tatą. Regularnie go odwiedzała, nawet kiedy ten zamieszkał ze swoją nową partnerką i jej córką. Po jakimś czasie mieszkania we dwie, Danuta zdecydowała się wynająć jeden pokój w ich mieszkaniu.
Nie było to trudne. W latach 80. sytuacja mieszkaniowa była dosyć skomplikowana. Wynajmowanie mieszkań nie było tak popularne jak dziś, a tutaj dodatkowo kobieta mogła zaoferować lokum w doskonałej lokalizacji oraz czyste i całkiem nowoczesne. Już wtedy przedpokój zdobiła modernistyczna tapeta imitująca ścianę z cegły. Szybko więc znalazł się chętny. Roman Bury był to lokator idealny. W każdy weekend wyjeżdżał, całe dnie pracował, często przebywał w delegacjach. Kobiety nie czuły więc za bardzo obecności kogoś obcego, a do domowego budżetu wpadały dodatkowe środki. Po rozwodzie Danuta nadal borykała się z problemami emocjonalnymi. Szukała pomocy u specjalistów. Dbała również o sprawianie sobie drobnych przyjemności. Jej odskocznią od rzeczywistości były podróże. Nadal jednak była skupiona na swojej pracy. Lubiła uchodzić za kobietę sukcesu. Często opowiadała znajomym o swojej córce. Kasia wyrosła na piękną, zgrabną i inteligentną młodą kobietę. Lubiła się nią chwalić. 19 lutego 1980 roku Kasia przychodzi do swojego ojca. Jerzy jest zdenerwowany. Wydzwaniają do niego kuzynka oraz koleżanka Danuty. Są bardzo zaniepokojone, ponieważ kobieta bez uprzedzenia nie pojawiła się w pracy, co do tej pory nigdy się nie zdarzyło. Danuta jest niezwykle sumiennym i punktualnym pracownikiem. Ma nieposzlakowaną opinię. Na Noakowskiego nikt nie odbiera telefonu. Córka mówi jednak, że matka na pewno wychodziła do pracy, więc nie ma pojęcia, dlaczego do niej nie dotarła. Jerzy jest pewny, że skoro Danuta nie pojawiła się w pracy, to coś musiało się stać. Zaczyna szukać, sprawdzać szpitale. Bez skutku. Wieczorem mężczyzna razem ze swoją córką wraca do kamienicy na Noakowskiego, żeby upewnić się, czy kobieta przypadkiem nie wróciła do domu. Mieszkanie jest jednak puste. Orzechowski dzwoni więc na milicję. Wśród innych tego typu zgłoszeń pojawia się notatka. 19 lutego wyszła z domu do pracy i nie wróciła, do biura nie docierając, 41-letnia Danuta Orzechowska, wieloletnia pracownica telewizji. W tamtym momencie funkcjonariusze nie są zbyt przejęci tym zgłoszeniem. W dużym mieście zaginięcia tego typu są czymś powszechnym i zwykle niegroźnym. Kończą się powrotem do domu i skruchą poszukiwanego. Ojciec zabiera córkę do siebie na noc, a rano ponownie sprawdzają mieszkanie Danuty. Nadal nie ma w nim nikogo. Mężczyzna odwozi Kasię do szkoły, a sam jedzie do pracy. Tego samego dnia, to jest w środę 20 lutego 1980 roku, w wykopie obok jeziorka Czerniakowskiego pracuje dwóch robotników hydrocentrum. Około godziny 10 robią sobie przerwę na papierosa i wtedy coś zwraca ich uwagę. Pod mostem, oddalonym o jakieś 200 metrów od elektrociepłowni siekierki, między kawałkami lodu pływa coś dziwnego, jakby pakunek. Mężczyźni przyciągają go łopatą do brzegu i zauważają więcej szczegółów. Przedmiot jest owinięty gazetą i przewiązany sznurkiem. Ciekawość wygrywa. Robotnicy sięgają po scyzoryk i przecinają sznurek. Spod gazety wyłania się garnek, taki najzwyklejszy, kuchenny. A w środku wypełnia go odcięta kobieca głowa. Widać na niej ślady ciosów zadanych tasakiem lub siekierą. Mężczyźni są przerażeni, trzęsą im się ręce. Na miejsce przyjeżdża milicja, a w komendzie komuś przychodzi na myśl, że ta sprawa może się łączyć ze zgłoszonym dzień wcześniej zaginięciem. Rysopis się zgadza, choć ze względu na rany oraz opuchliznę wodną trudno mówić o pewności. Jerzy Orzechowski zostaje wezwany, a o godzinie 19 spisane zostaje następujące zeznanie. Nie mam najmniejszej wątpliwości. Rozpoznaję głowę mojej byłej żony. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna jest przesłuchiwany w charakterze świadka ze względu na bliskie relacje łączące go niegdyś z ofiarą. W tym samym czasie milicja wybiera się na oględziny do mieszkania Danuty. Przyjmuje ich Kasia.
Dziewczyna jest wycofana, cicha, ale też bardzo uprzejma. Proponuje funkcjonariuszom herbatę, odpowiada na ich pytania. Milicjanci starają się być możliwie jak najbardziej delikatni. Martwią się o nastolatkę, która w tak brutalnych okolicznościach straciła matkę. Mieszkanie zdaje się niczym nie wyróżniać. Przedwojenna, ale nowoczesna kamienica, w przedpokoju zmywalna tapeta imitująca cegłę, pokoje gustownie umeblowane, nic niepokojącego. Kasia nic nie wie o relacjach matki, które mogłyby mieć znaczenie dla tej sprawy. Ale uwagę milicjantów przykuwa fakt, że jeden pokój zamieszkuje Roman Bury. Śledczy sprawdzają mężczyznę, ale okazuje się, że 18 lutego wieczorem wyjechał w delegację. Był w mieszkaniu tylko chwilę, żeby zabrać rzeczy, co potwierdza Kasia, która była wówczas na miejscu. W delegację wyruszył autobusem, więc jego alibi bardzo szybko udaje się potwierdzić. Na Noakowskiego panuje porządek. Milicjanci nie znajdują żadnego tropu prowadzącego do rozwiązania sprawy. Priorytetem staje się odnalezienie reszty ciała Danuty Orzechowskiej. Po przeszukaniu okolicznych terenów, na których znajdowała się odcięta głowa kobiety, nie znaleziono bowiem niczego. W mieszkaniu też nie ma żadnych śladów, a Jerzy Orzechowski oraz Roman Bury zostają wykluczeni z kręgu podejrzanych. Wszyscy funkcjonariusze zostają więc postawieni w stan alarmu. Tak brutalna zbrodnia musi zostać wyjaśniona. Kilka dni później do milicji zaczynają docierać dziwne zgłoszenia z dworca centralnego. Pasażerowie skarżą się na nieprzyjemny zapach. Pracownicy dworca podejrzewają, że ktoś zrobił paskudny żart i schował w skrytkach bagażowych odchody lub coś innego generującego fetor. W związku z tym na centralny zostają wezwani funkcjonariusze, aby komisyjnie otworzyć schowki na bagaże. Rzeczy jest mnóstwo. Ale w jednej ze skrytek pracownica dworca wraz z wyznaczonym do przeszukania milicjantem znajdują skromny bukiet kwiatów. Leży na dużej, bardzo ciężkiej walizce. Po otwarciu okazuje się, że w środku jest nagi tułów kobiety, bez nóg i bez głowy. W miejscach cięcia owinięty ręcznikami i zapakowany w folię. Zarówno milicjant, jak i pracownica dworca są w szoku. Robi im się niedobrze i słabo. Wiedzą jednak, że prawdopodobnie czeka ich jeszcze odkrycie brakujących części ciała. W następnej skrytce znajduje się zamykana na zamek nerdowska torba podróżna. Zawartość opisuje sporządzona później notatka. Zapakowane w folię nogi oddzielone były od tułowia na wysokości szyjek kości udowych i pachwin. Miejsca oddzielenia kości przebiegały niemal symetrycznie, na tych samych wysokościach i tylko boczne brzegi kości miały drobne odpryski. Natomiast podudzia oddzielone zostały od nasady kości udowych przez przecięcie skóry, mięśni, więzadeł i ścięgien stawów kolanowych bez uszkodzenia powierzchni kości stawowych. Eksperci badający zwłoki nie mają wątpliwości. To niezwykle precyzyjny sposób ćwiartowania zwłok. Mordercą musiał być ktoś, kto się na tym znał. Pracownik rzeźni lub lekarz. I do tego te kwiaty. Śledczy są przerażeni. Wszystko wskazuje na to, że to wstęp do kolejnych zabójstw. Sposób działania pasujący do seryjnych morderców. Funkcjonariusze nie mają jednak żadnego punktu zaczepienia. W związku z wykonywanym przez kobietę zawodem oraz medialnością tej sprawy, telewizja szybko angażuje się w działania mogące pomóc w ustaleniu sprawcy czy chociażby znalezieniu jakichkolwiek świadków. Na ekranach ukazuje się zdjęcie Danuty oraz apel do odbiorców. Może zgłosi się ktoś, kto widział coś w okolicach Jeziorka Czerniakowskiego albo na dworcu centralnym. Milicja sprawdza też znajomości kobiety, wypytuje o ewentualnych wrogów. 21 lutego dochodzi również do przesłuchania Kasi, córki zamordowanej. Dziewczyna jest bardzo inteligentna, zachowuje spokój, ale również śledczy wykazują się ogromną empatią i szacunkiem. Tłumaczą, że takie są procedury i w związku z tym
że była dla ofiary jedną z najbliższych osób, to musi zostać przesłuchana w charakterze świadka. 18-latka zeznaje, że 19 lutego był zwyczajnym dniem. Matka ją obudziła, zrobiła śniadanie, a ona umyła głowę, a później poszła do szkoły. Kiedy z niej wróciła, ta sprzątała po hydraulikach. Danuta pracowała w trybie dyżurów po 12 godzin. W niestandardowych godzinach, więc zawsze po pracy kolejny dzień miała wolny. Tego dnia wypadał jednak jej dyżur, więc kobieta wyszła do telewizji. Kasia opowiada o tym, że we wtorek był u niej chłopak Jacek, a kiedy po południu wrócił do domu, ona poszła na spacer, a następnie do swojego ojca. Wspomina również, że matka planowała kolejną podróż. Opłaciła już swoją wycieczkę nad Morze Śródziemne i Czarne. Wydaje jej się, że Danuta z nikim się nie spotykała. Raczej nie wychodziła do kawiarni, nie miała zbyt wielu znajomych. Dziewczyna dodaje, że matka była załamana po rozwodzie, więc raczej nie miała intymnych kontaktów z innymi mężczyznami. Podkreśla jednak, że nie wie zbyt wiele, bo z rodzicami nie łączą jej zbyt głębokie relacje. Nie do końca potrafili znaleźć wspólny język. Zeznania Kasi i Jerzego pokrywają się, ale niestety niewiele wnoszą do sprawy. Śledczy, nie mając lepszego pomysłu, decydują się w telewizyjnym ogłoszeniu pokazać walizki, w których znaleziono rozczłonkowane zwłoki Danuty. Na ekranach pojawia się apel. Czy ktoś nie widział ostatnio tych przedmiotów lub człowieka niosącego taki bagaż? Ku zaskoczeniu wszystkich, świadek znajduje się błyskawicznie. Na milicję zgłasza się Irena Podlaska, która również mieszka w kamienicy przy Noakowskiego. Oznajmia, że ona widziała kogoś z taką walizką i to w wieczór, kiedy zaginęła Danuta. Kobieta nie ma żadnych wątpliwości. Oznajmia, że 19 lutego wracała z mężem i dziećmi do domu, a z walizką siłował się wówczas nie kto inny, jak Kasia Orzechowska. Funkcjonariusze wydają się być absolutnie zbici z tropu. Podchodzą do tych zeznań bardzo sceptycznie, ale oczywiście wzywają Kasię na ponowne przesłuchanie. Nastolatka przyznaje, że kojarzy tę torbę, ale nie widziała jej od roku. Funkcjonariusze decydują się ponownie przeszukać mieszkanie w kamienicy i tym razem, wiedząc już dokładnie, czego powinni w nim szukać, dokonują przełomowych odkryć. W kuchni odnajdują niepełny komplet garnków, w którym brakuje jednego, dokładnie takiego, w jakim znaleziono głowę Danuty. Natrafiają również na folię, sznurek, a także na kawałek płyty pilśniowej, identycznej jak ta, która w walizce podłożona była pod tułów Denatki. Aż w końcu na imitującej cegłę tapecie dostrzegają starannie doczyszczone, niemal niewidoczne ślady krwi. Prawda wydaje się oczywista, choć niektórzy nadal nie potrafią jej do siebie dopuścić. Śledczy decydują się na krok ostateczny. Po godzinie 22 dochodzi do konfrontacji między Kasią Orzechowską a Ireną Podlaską. Sąsiadka w obecności dziewczyny mówi, że zna ją od około 7 lat, ponieważ przychodziła do jej mieszkania bawić się z jej córką. 19 lutego minęła się z Kasią w bramie. Nastolatka wiozła na ręcznym wózku dużą walizkę. Aby się upewnić, funkcjonariusze nakazują kobiecie wskazanie właściwej torby, eksponując ją razem z kilkoma innymi. Irena robi to bez wahania, wybiera właściwą. Kasia odpowiada: zaprzeczam, że wiozłam walizkę. Mimo tego świadek z pełną stanowczością podtrzymuje swoje zeznania. Prokurator nie ma wyboru. W obliczu znalezionych śladów i zeznań sąsiadki wydaje nakaz aresztowania. Po północy dochodzi do kolejnego przesłuchania Kasi, tym razem w charakterze podejrzanej. Po krótkiej wymianie zdań, w której dziewczyna potwierdza, że czuje się dobrze i może składać wyjaśnienia, dochodzi do następującego dialogu. Proszę podać, jakiego czynu się pani dopuściła. Nie wiem, jak to formalnie brzmi. Dopuściłam się morderstwa na osobie mojej matki, Danuty Orzechowskiej.
kiedy zrodziła się myśl dokonania tego zabójstwa? 2-3 lata temu. Co było przyczyną tej myśli? Przyczyną tej myśli była nienawiść do matki. W tym momencie już wiadomo, że sprawa kryje w sobie drugie dno, które trzeba odkryć. Śledczy krok po kroku odkrywają prawdziwe oblicze życia rodzinnego Orzechowskich oraz relacji między matką a córką. Kasia zeznaje, że kochała swoją babcię. Ojca lubiła, nawet po rozwodzie, ale matki jej ani nie lubiła, ani nie kochała. Nie ma żadnych wspomnień z dzieciństwa, które by się z nią wiązały. Kobieta nie zajmowała się córką, nie poświęcała jej swojego czasu. Ojciec związał się z inną kobietą, ale o rozwód Kasia obwiniała matkę. W pewnym momencie dziewczyna, chcąc zwrócić na siebie uwagę, zaczęła sprawiać problemy wychowawcze. Mimo że niczego jej nie brakowało i dostawała nawet kieszonkowe, to zaczęła dopuszczać się drobnych kradzieży. Raz zabrała pieniądze gosposi, innym razem Danucie. Kiedy matka to odkryła, próbowała z nią rozmawiać. Danuta raczej nie krzyczała. Potrafiła pokonać drugiego człowieka, nie podnosząc głosu, mówiąc tonem najbardziej łagodnym. Kasia zaczęła też wagarować. Mimo że była bardzo zdolna i inteligentna, uczęszczała do dobrej szkoły, to nieobecności doprowadziły do tego, że musiała powtarzać klasę. Nauczyciele uważali ją za dobrą, ale niesystematyczną uczennicę. Wspominali o problemach z koncentracją, o tym, że Kasia była bardzo skryta, dla niektórych wręcz zarozumiała w odbiorze. Starała się zwrócić na siebie uwagę modnymi strojami i głośnym sposobem bycia. W zeznaniach Kasi pada dużo słów na temat tego, że brakowało jej ciepła, że matka mówiła do niej czasem: nie chciałam cię, ale cię wychowuję. Danuta, którą zaczęły przytłaczać problemy z córką, poszła nawet do poradni zdrowia psychicznego. Jej zadaniem było wypełnienie arkusza wiedzy o dziecku. Orzechowska podkreśliła w nim następujące sformułowanie: ma niewielu przyjaciół, obgryza paznokcie, płacze o byle co, trudno ją rano wyciągnąć z łóżka, rzuca ubrania byle gdzie, czasem rozgadana, milczy, gdy zadaje się jej pytania, uparta, domaga się uczucia, wydaje się być pozbawiona uczuć, bierze cudze rzeczy, zamknięta w sobie, nadpobudliwa, impulsywna, płaczliwa. Kasia również dostała taki arkusz. Wypisała w nim tylko pozytywne rzeczy. Nie chciała pracować nad relacją z matką. 18-latka wspomina imieniny swojej przyjaciółki Agnieszki w 1976 roku. Miała wówczas niecałe 15 lat. Nie wróciła do domu o umówionej godzinie. Upiła się wtedy. Pierwszy raz w życiu. Danuta przyszła więc po nią i przy wszystkich uderzyła ją w twarz. Kasia bardzo się przejęła. Na drugi dzień kupiła jej kwiaty i przyszła przeprosić. Matka wyrzuciła je do śmietnika. Czułam do niej złość, nienawiść. Po kłótniach z matką wyżywałam się na przedmiotach. Tłukłam na przykład kieliszki o ścianę. Matka budziła mnie, kładąc mi rękę na twarzy. Nienawidziłam tego. Uważałam zawsze, że uczucie jako takie nie jest mi potrzebne, ale jednocześnie zawsze tego chciałam. Około 2 w nocy, pod koniec przesłuchania, śledczy pyta, kogo jest teraz Kasi najbardziej żal. Dziewczyna odpowiada, że Jacka. Po jakimś czasie doda: Jacek, pierwszy raz w życiu powiedział mi ktoś, że mnie kocha. Przestraszyłam się tego słowa. Podkreśla jednak, że był on dla niej dobry i troskliwy i że ona też go kochała. W końcu na podstawie zeznań śledczym udaje się odtworzyć przebieg tragicznych wydarzeń z 18 lutego 1980 roku. Kasia nie była tego dnia w najlepszej formie. Kiedy wróciła ze szkoły, Danuta sprzątała.
razem usiadły do obiadu. Matka oznajmiła jej wówczas, że nie mogą tak dalej żyć, jak wrogowie. Dziewczynę bolała głowa. Narastała w niej złość, że kobieta znowu ma do niej jakieś pretensje. Po chwili usłyszała, że jeśli jej się tutaj nie podoba, to może przeprowadzić się do ojca. Po obiedzie matka wzięła się za pranie. Obowiązki domowe zawsze interesowały ją bardziej niż budowanie atmosfery w tym domu panującej. W latach 80. pranie robiło się w specjalnym kotle do gotowania bielizny. W domu Orzechowskiej znajdował się on w pawlaczu w przedpokoju. Matka zawołała Kasię i poprosiła, by ta weszła na drabinę i go zdjęła. Nastolatka sięgnęła do pawlacza i przypomniała sobie o leżącej tam siekierze, którą kobiety wykorzystywały od czasu do czasu do rąbania schabu. To był ten moment, kiedy Kasia, stojąc na drabinie, poczuła się silniejsza, jakby miała przewagę, impuls. Chwyciła za siekierę i uderzyła matkę w głowę, a ta stała i patrzyła na nią z przerażeniem. Uderzyła więc kolejny raz, po którym Danuta upadła. Kasia zadawała kolejne ciosy. Wszystko działo się około godziny 16. Córka zaciągnęła ciała matki do łazienki i włożyła je do wanny. Zdjęła z niej ubrania i wyprała razem z ręcznikiem Romana Burego, który przypadkiem pobrudziła krwią. Następnie dokładnie posprzątała cały przedpokój, po czym odbyła całkiem zwyczajną, niemal godzinną rozmowę przez telefon z Jackiem. Nagle do mieszkania wpadł na chwilę Roman, sublokator kobiet, mówiąc, że bardzo się spieszy. Kasia poinformowała go, że niechcący wrzuciła do prania jego ręcznik i zaoferowała, że może zamówić mu taksówkę. Będzie szybciej. W tym czasie zwłoki Danuty nadal znajdowały się w wannie. Kasia zapytana o to, co zrobiłaby, gdyby Roman chciał wejść do łazienki, stwierdziła, że próbowałaby jakoś do tego nie dopuścić. Ale on do łazienki nie wszedł, więc nie musiała się martwić. Następnie zadzwoniła jeszcze do koleżanki, a później zaczęła obmyślać plan pozbycia się ciała matki. Podkreśliła, że już wtedy zdawała sobie sprawę z tego, że nie ma zbrodni doskonałej. Mimo tego podjęła próbę ukrycia czynu, którego się dopuściła. Z kuchni wzięła duży nóż, którego użyła do oddzielenia głowy matki od tułowia. Kręgi szyjne przecięła siekierą. Udało jej się przy tym nie uszkodzić wanny. Przyniosła garnek, do którego włożyła odciętą głowę, po czym starannie owinęła go gazetami, papierem oraz przewiązała sznurkiem. Następnie umieściła ciało matki w kotle, który przesunęła do jej pokoju i zamknęła drzwi na klucz. Posprzątała łazienkę, po czym zeszła na dół do śmietnika, do którego wyrzuciła wyprane ubrania Danuty. Z zapakowanym garnkiem pojechała nad jeziorko Czerniakowskie, ponieważ w lecie czasem się tam razem z matką opalały. Ona lubiła to miejsce. Po powrocie do mieszkania Kasia położyła się do łóżka w ubraniu, ale nie udało jej się zasnąć. Dziewczyna zeznała. Leżałam do 4:00. Potem wstałam, zdjęłam walizkę i torbę z pawlacza. Poszłam do pokoju, wyjęłam matkę z kotła, wzięłam nóż, siekierę, podłożyłam gazety, nacięłam skórę w pachwinach, dwoma czy trzema uderzeniami oddzieliłam nogi od tułowia. Potem, posługując się tylko nożem, nacięłam skórę przy kolanach, wyjęłam rzepki kolanowe. Kończyn dolnych nie myłam przed zapakowaniem, na gazetach prawie nie było krwi. Nie czułam już nienawiści do niej. Po odcięciu głowy reszta jej ciała była już tylko przedmiotem. W odpowiedzi na pytanie prokuratora dodała: nigdy wcześniej nie robiłam czegoś takiego. Nie uczyłam się, w jaki sposób należy oddzielać kości. Nie pytałam również nikogo, jak należy to zrobić. Wydaje mi się, że zacieranie śladów, cięcie i pakowanie ciała nie było w pełni przeze mnie uświadomione. Nie w pełni zdawałam sobie sprawę z tego, co robię.
Na dno walizki dziewczyna włożyła przepołowioną płytę pilśniową i włożyła tam tułów. Walizki wyniosła ponownie do pokoju matki, wszystko posprzątała, siekierę odłożyła do pudełka w przedpokoju. Następnie się wykąpała, wypiła poranną kawę i poszła do szkoły. O 14 wróciła do mieszkania razem ze swoim chłopakiem Jackiem. Uprawiali seks. W pewnym momencie z klatki dobiegł do nich dźwięk zamykających się drzwi windy. Chłopak się zdenerwował, zerwał. Myślał, że to Danuta wraca do domu. Kasia miała go wówczas uspokoić, że matka pracuje do późna i na pewno nie wróci. Jej rozczłonkowane ciało stało wtedy za kotarą w jej pokoju. Po wyjściu Jacka dziewczyna zabrała z mieszkania kożuch Danuty i zaniosła na dworzec centralny. Schowała go w skrytce. Następnie wróciła po torbę, z którą zrobiła dokładnie to samo. I trzeci raz, po walizkę, żeby i ją umieścić w dworcowym schowku. Świadków było wielu. W bramie minęła się z sąsiadami. Na dworcu ktoś pomógł jej znieść ciężką walizkę ze schodów. Kasia kupiła również skromny bukiet kwiatów. Jedną frezję, jednego żonkila i jednego tulipana. Położyła go na walizce. Nie potrafiła później wytłumaczyć, dlaczego to zrobiła. Następnie pojechała do ojca, a po telefonie koleżanki z pracy zaczęły się poszukiwania Danuty. Kasia zeznała też, że kiedy milicjanci po raz pierwszy przeszukiwali ich mieszkanie, zrobiła im herbatę, a chwilę później, przechodząc przez przedpokój, zwróciła uwagę na to, że z pudełka w szafce wystaje trzonek siekiery. Przestraszyła się, że mogą ją zdemaskować. Kiedy funkcjonariusze weszli do pokoju matki, Kasia chwyciła narzędzie zbrodni i wyrzuciła przez okno w kuchni. Siekiera wylądowała obok garaży. Społeczeństwo jest oburzone. Do nastolatki przywiera łatka matkobójczyni. W 1980 roku w Polsce legalna jest jeszcze kara śmierci. Większość oczekuje, że będzie to ten pierwszy raz w historii, kiedy zostanie na nią skazana kobieta. Obrony Katarzyny podejmuje się mecenas Wasilewski, który, choć bronił już kilkunastu morderców, sam stwierdza, że jeszcze nigdy nie miał do czynienia z tak trudną i mroczną sprawą. Kasia w areszcie próbuje popełnić samobójstwo. Zostaje jednak odratowana. Nie chce przyjmować żadnych listów. Mimo tego ojciec pisze do niej, zapewniając, że jest z nią niewielka garstka życzliwych jej osób. Kluczowa dla sprawy ma być opinia sądowo-psychiatryczna. Biegli nie stwierdzają u dziewczyny objawów choroby psychicznej. Poziom inteligencji określają jako wysoki. Funkcje takie jak pamięć, koncentracja czy uwaga działają normalnie. Tomografia nie wykazuje żadnych zmian patologicznych w mózgu. Opinia jest jednak jednoznaczna. W momencie popełnienia zbrodni Katarzyna Orzechowska miała w znacznym stopniu zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Proces rusza jesienią 1980 roku. Sala pęka w szwach. Wszyscy spodziewają się sensacyjnych wrażeń. Na salę wchodzi oskarżona. Teraz ta zbrodnia wydaje się być jeszcze bardziej nieprawdopodobna. To młoda, piękna dziewczyna. Ma gęste, ciemne włosy. Jest drobna, niezwykle spokojna. I kiedy na prośbę sądu staje za barierką dla świadków, pada pierwsze pytanie, którego nikt się nie spodziewał. Kiedy oskarżona po raz pierwszy usłyszała od matki, że jest dzieckiem niechcianym? Kasia odpowiada. W wieku 16 lat. Było to po kolejnej drobnej scysji. Ojciec już z nami nie mieszkał. Matka powiedziała wówczas, że powinnam docenić, że mnie urodziła i być wdzięczna. Sąd przepytuje Kasię przez półtorej godziny. Dziewczyna mówi otwarcie, że miała w swoim życiu właściwie wszystko, ale nie pamięta, czy matka kiedykolwiek ją pocałowała.
Starała się być dobrą córką. Wypełniała domowe obowiązki, sprzątała, opiekowała się Danutą, kiedy ta była chora. Ale podkreśla, że nie było w tym uczucia. Raczej świadomość, że tak powinno być. Otwarcie mówi, że nie kochała swojej matki, że ta ciągle ją kontrolowała. Do tego stopnia, że czytała nawet jej pamiętnik. I nie próbowała tego ukryć. Wręcz przeciwnie. Na czerwono zaznaczała w nim błędy ortograficzne. Kiedy Kasia próbowała zbudować z mamą jakąś więź, opowiedzieć jej o czymś dla niej ważnym, zwierzyć się jak komuś bliskiemu, to Danuta ze wszystkiego szydziła. Wszystko umniejszała, a jej tajemnice wyjawiała swoim koleżankom. Nastolatka przyznaje przed sądem, że były próby napraw stosunków między nimi. Ingerowały przyjaciółki i psycholodzy, ale Kasia mówi, że ta naprawa nie była możliwa. Dodaje, że przestała kochać matkę, gdy usłyszała od niej, że żałuje, że ją urodziła i przez nią musiała babrać się w pieluchach, w efekcie czego nie zrobiła prawdziwej kariery w telewizji. Danuta lubiła przechwalać się córką wśród innych ludzi, ale w domu nigdy jej nie chwaliła. Oskarżona podtrzymuje również, że nie planowała tego morderstwa, że sama nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego chwyciła siekierę, a nie kocioł do prania. Jedna z psycholożek, do których chodziła Danuta, stwierdza, że ta zwyczajnie działała jej na nerwy, że była bardzo zadbana i elegancka, ale z niczego się nie cieszyła, że całe to jej cierpienie wynikało z osobowości, że była samotna i egocentryczna, a przy tym bardzo despotyczna. Oczekiwała, że na jej poświęcenie równie dużym poświęceniem będą odpowiadać inni. Była surowa zarówno dla siebie, jak i dla rodziny. Przyjaciółka Kasi potwierdza, że dziewczyna nie mogła nawiązać z matką kontaktu, ale też, że w pewnym momencie nie było to jej już potrzebne, jakby nie miała potrzeby uczucia. Zeznaje przy tym, że na Kasię zawsze mogła jednak liczyć, że była dyskretna. Często się uśmiechała, wiedziała, czego chce w życiu, ale w domu gasła, nie była w nim wesoła. Gosposia Orzechowskich, chłopak Kasi oraz Jerzy, jej ojciec, zeznają za zamkniętymi drzwiami. Sąd wypytuje Jerzego o byłą żonę oraz o to, dlaczego właściwie zdecydował się na rozwód. Mężczyzna przyznaje, że to nie było łatwe małżeństwo, że nie mógł w nim dłużej wytrzymać. Żona lubiła się wywyższać, podkreślać, że więcej zarabia, że jest kimś lepszym. Jerzy przytacza jedną z codziennych sytuacji, opowiada o tym, jak naprawiał w mieszkaniu kran. A Danuta przyszła i tym swoim spokojnym, wyważonym tonem głosu oznajmiła. Jest wielce prawdopodobne, że ci się nie uda. Na pytające spojrzenie mężczyzny dodała. Bo nie udaje ci się ostatnio sporo, a hydraulika to zadanie dla prawdziwych mężczyzn. Podkreśliła również kolejny raz, że zarabia 3 razy więcej niż on, więc taka naprawa kranu to dla niego właściwie szansa, żeby udowodnić, że do czegoś się jednak nadaje. Jerzy przyznaje, że nie wytrzymał. Wdał się wtedy z żoną w potyczkę słowną i w nerwach zasugerował, że może gdyby wezwała hydraulika, to nawet nie musiałaby mu płacić gotówką, tylko mogliby wzajemnie wymienić się usługami. Wtedy Danuta odwróciła całą sytuację, zalewając się łzami i powtarzając, że nie jest on dobrym mężem. A kiedy tego dnia ze szkoły wróciła Kasia, Danuta, przybierając łagodny ton głosu, podała im obiad, mówiąc do córki i tatuś, który ma o utrzymującej go mamie zdanie jak o prostytutce, też dostanie pożywny talerzyk. To był dzień, w którym Jerzy zadecydował o rozwodzie. Chłopak Kasi, wychodząc z sali, powiedział do jej przyjaciółki Agnieszki: myślałem, że znam Kaśkę bardzo dobrze, a okazało się, że nie znam jej wcale.
Prokurator w swojej mowie przypomina wszystkim, jak brutalne było to morderstwo, z jaką precyzją oskarżona zacierała ślady, że gdyby nie sąsiadka, która widziała ją z walizkami, to możliwe, że ta sprawa nigdy nie zostałaby rozwiązana. Twierdzi, że Kasia już od dawna chciała zabić swoją matkę i że w końcu to zrobiła. Podkreśla, że dopuściła się ona matkobójstwa, czyli zbrodni najcięższej. Obrońca Kasi nie próbuje przekonać nikogo, że ta zbrodnia jest mniej brutalna niż wszystkim się wydaje. Koncentruje się jednak na osobowości oskarżonej. Tłumaczy, że dorastała ona w przekonaniu, że jest dzieckiem niechcianym, że matka nieustannie się dla niej poświęca, że jest dla Danuty ciężarem. Żyła w chłodzie, nikt nie nauczył jej kochać. Przez te wszystkie lata pielęgnowała w sobie tylko obojętność. Adwokat prosi o zrozumienie. Kasia mówi, że nie ma nic do dodania. Wyrok szokuje tych, którzy domagali się dla Kasi najsurowszej kary. Sędzia skazuje ją bowiem na najniższą przewidzianą kodeksem karę za zabójstwo, czyli na 8 lat pozbawienia wolności. W uzasadnieniu wybrzmiewa: skazana pozbawiła życie te, która jej to życie dała, ale dając to życie, nie nauczyła najprostszych uczuć i trwający latami stan oschłości spowodował zablokowanie emocjonalne u oskarżonej. Skład orzekający wziął pod uwagę niepoczytalność Katarzyny w chwili popełnienia przestępstwa oraz warunki, w jakich skazana dorastała. Na wychodzącą w eskorcie milicji napierał tłum wrzeszczący: mało, mało dla takiej matkobójczyni. W 1981 roku Sąd Najwyższy utrzymał wyrok. Katarzyna Orzechowska wyszła na wolność w 1988 roku. Zmieniła nazwisko i wyprowadziła się z Warszawy. Według ostatnich dostępnych informacji mieszkała na południu Polski, wyszła za mąż i urodziła córkę. Partner znał jej przeszłość. Niestety, małżeństwo nie trwało zbyt długo, a kobieta zmagała się z depresją poporodową. Na jej prośbę córka pary zamieszkała ze swoim ojcem. Kasię odnaleźli dziennikarze, od których kobieta dowiedziała się, gdzie została pochowana jej matka. Przyznała, że nie była na cmentarzu, ponieważ nie jest gotowa na to, by rozliczyć się z przeszłością. Nie wyraziła zgody na rozmowę o sprawie morderstwa Danuty Orzechowskiej. Thank you.